Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, myślę, że dzisiaj zajmiemy się zadaniami na farmach najsampierw, żebyśmy już to mieli fajnie ogarnięte, tylko żeby zacząć zadanie na farmie. Jezu, co tak dzisiaj tnie w tej monterze, ja nie rozumiem. To może zaczniemy od rozmowy z Sanfordem, który jest tutaj kwatermistrzem, czy kimś w tym rodzaju. Nowa dostawa? Połóż zresztą. To ty opiekujesz się magazynem? Głupie pytanie. Przecież to widać. I nie jest to łatwa robota, możesz mi wierzyć. Gdy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast panikują. Sprzedajesz też towary, to by się przydało. Potrzeba ci czegoś? 15 worków pszenicy z farmy zboża na północy. I to szybko. Jak sądzisz, co tu się zacznie dziać, jak reszta nie dostanie więcej chleba? Czego ci jeszcze brakuje? Nie uwierzysz mi. Wciąż potrzebuję 5 baryłek mleka z zagrody na zachodzie. Doprawdy? No cóż, tak jak mówiłem, ta robota wcale nie jest łatwa. Jasne, czemu nie? Jeszcze coś ci doskwiera? Jeśli chodzi o towary, to mam już chyba wszystko. To pocieszające. Może nie będziemy tacy niemili? Sprzedajesz też swoje towary? Jasne, wystarczy spytać. Pokaż mi swoje towary. No właśnie też liczyłam, że będzie miał tutaj chociażby wytrychy. I czy coś jeszcze? Możemy zapytać o Marika, ale chociaż wiecie co, dobra. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków. Jeszcze podczas wojny dla nich pracował. To Wazylinia. Ciągle siedzi w tyłku orkowego przywódcy Wareka. Jego zdolności przywódcze nie są najwyższej próby. Każdy tu dba o swoje i ma coś na sumieniu. Nie przepadam za Marikiem. To zadufany w sobie dupek. O kurczę, no widać, że masz takie, a nie inne zdanie. No a dlaczego powiedziałam o tej farmie? No bo wypadałoby zrobić zadania na farmie. Szczególnie, że też chciałabym wyjść poza obóz, a nie tylko tak siedzieć. I troszeczkę nam to wszystko wydaje mi się, że zajmie. Kwestią niewolników zajmiemy się później. Tutaj są też orkowie i to jest też potem inna kwestia, żeby pomóc tutejszym buntownikom, bo ten oddział, który widzieliśmy odcinek temu, tak, i pomagaliśmy, no to nie jest jedyny oddział tutaj buntowników w okolicy, jak pewnie możecie się domyślać. No tak, oczywiście, no nie? Dobra, my tymczasem ruszamy do innego miejsca, mianowicie tutaj będziemy sobie troszeczkę hasać. Bo tutaj właśnie jest jaskinia, gdzie możemy pokonać te wilki, o których była mowa wcześniej. No i tutaj jest właśnie ta ścieżka do Dominika, która prowadzi od strony tego obozu bandytów. Ale to myślę, że też na razie zostawimy sobie w spokoju. Ja mam tą broń zatrutą i ja w teorii powinnam z tego korzystać. No ale wiecie sami, jak to jest. Ja się postaram tak w miarę te wilki pojedynczo. O Jezu. No co jest? Zginiemy na początku odcinka? Nie zrobiłam żadnego zapisu. Tak, w 9 jest w dupie chyba. Nie, no mamy w 9 zrobioną. To chyba akurat muszę sobie pogratulować, że jednak postanowiłam zrobić chyba zapis. Chyba, że mi się wydawało. Powiedzcie, że mi się nie wydawało. Boże. Błagam, powiedzcie, że mi się nie wydawało, że ja mam zapis gry zrobiony. Proszę. Nie lubię bardzo tej jaskini. To jest najgorsza rzecz pod słońcem, gdzie ja jestem. Jestem przed tą jaskinią, normalnie niemożliwe. Dobra, bo tutaj będzie jazda bez trzymanki. Chodź do mnie. Jednak pojedynczo będziemy wyciągać, bo da się. Szczególnie, że tutaj nastąpiła jakaś blokada natury. A, bo on ma tutaj high grando w tym miejscu. Dobra. To już wiem, o co chodzi. To najlepiej je będzie na zewnątrz powyciągać.
Tutaj chyba do tej ścianki też będzie dobrze. Ja widzę, że się wreszcie zębów i kłów jeszcze nie nauczyłam. No ale to już trudno. Dobra, wy jesteście tutaj dwa. Raczej bez problemów. Zrobiłam zapis, powiedzcie, że zrobiłam. Tu się zaczynają robić teraz schody. Wypadałoby się trochę wycofać. Dobra, idą do mnie, idą. Błagam. One są strasznie agresywne. Ale mamy ten plus, że chyba w środku zostały już tylko, nie wiem, dwa. No i też plusem jest to, że będzie warto to wszystko robić ostatecznie rzecz biorąc. No jest tego troszeczkę dzisiaj do ogarniania. W ogóle jak my stoimy z punktami? 17. Tego powinnam się wreszcie nauczyć, tylko nie spotkałam myśliwego teraz nigdzie, tak gdzieś tutaj, żeby był. I to mi trochę psuje plany. Okej, tam chyba już zostały tylko dwa albo jeden. Chyba nie więcej. Dobra, zostały dwa. Zdążę pokonać tego? Okej. Fajnie, że mi odgryzł nogi w locie. Czy coś. Dobra, no to mamy to. O to mi chodziło. Dobra, teraz raczej mam wytrychy, więc nie powinno być problemów. Metalowy kufer. Wydawało mi się, że tutaj będzie jakaś skrzynka fajniejsza, ale chyba nie. I mamy miecz Wenzela. No, chyba Wenzela wszyscy kojarzą. Ta broń nam troszeczkę posłuży, bo chwilowo jej i tak Wenzelowi oddać nie mogę. No i ona w teorii będzie gorsza od tego miecza asasyna, bo jak ją zaostrzymy... To się chyba już wliczało do tego. Muszę zobaczyć, czy mi się pojawi podwyższone wszystko, czy nie. Po zaostrzeniu. Wiecie, warto zaostrzyć i zobaczyć, czy będzie gorsze, czy lepsze. Na pewno wymaga więcej siły. I na pewno wiem, że nie oddam Wenzelowi tej broni, dopóki... dopóki nie... Jezu, nie mogę się wysłowić. Dopóki nie odbijemy Cavedan, bo on tej broni po prostu wtedy, nie, zanim tego nie zrobimy, to on jej nie chce. No to co, może się tepniemy do Montery, żeby przez całą nie biegać. Nic nas to nie kosztuje, a będziemy trochę szybciej. Widzę w ogóle, że się tak pogoda coś psuje tutaj w grze. Jest godzina 15, no to w sumie trochę logiczne. Dobra, no baryłki mleka powinny być tutaj na tej farmie. Więc to nie będzie problem chyba znaleźć 5 baryłek. Tylko tego nam trzeba. No jasne, że nie będzie. Możemy też Denisowi powiedzieć, że już ogarnęliśmy sprawę związaną z tymi wilkami. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Dobra, jeszcze dwie baryłki mi zostały. Jeżeli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Nie wiem, czy tutaj nie było przypadkiem? Były. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Czy ty możesz się kuro... Nie, nie chcę kury do plecaka. Dziękuję. Denis. Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. Dobra, dziękuję bardzo. Zastanawiam się, kto mnie w Monterze może nauczyć umiejętności myśliwskich. I mam z tym trochę problem. Znaczy wiecie, możemy się tepnąć do Cavedan i do Jensa iść od razu. Ewentualnie myśliwy, gdzie jeszcze może być jakiś myśliwy.
No Faring też mamy myśliwych, ale chyba bym wolała do Cape Dan. No niestety węzelowi nie możemy na przykład przed rewolucją oddać. Bałam się, że się zbaguje gierka, bo czasami jak się długo tak teleportujemy, to może się gra zaciąć i nie teleportujemy się wcale, plus z gry się nie da wyjść i wszystko się totalnie zawiesza. Dobra, to wykorzystajmy tę część punktów w zęby. Pokaż mi, jak pozyskiwać zęby, szpony i rogi różnych bestii. Nade wszystko musisz się upewnić, żeby nie odprysnął. Wbij nóż w ciało i odsłoń zęby. Potem wyjmij je, podważając od spodu. Dobrze, tylko powiedziałeś mi o zębach, a jak mam... Nie wiem. Masakra. Dobra, no to tutaj mamy te najważniejsze rzeczy. Tutaj by się przydało troszeczkę w siłę coś zainwestować, ewentualnie w te złodziejskie, żeby targowanie mieć. Chociaż ja uważam, że targowanie nie jest jakieś bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę fakt, że i tak potem jakby chorujemy na nadmiar gotówki, że tak powiem, więc to raczej mało ważne jest. Tutaj bardziej mnie interesuje to silne parowanie ciosów i sama walka bronią, więc chyba byśmy dali to, myślę, w siłę. Ewentualnie można by było pomału inwestować w alchemię, ale też wydaje mi się, że to raczej nie będzie jakieś tam bardzo chwilowo potrzebne. No nie wiem, ewentualnie tutaj w łucznika iść dobrym łucznikiem. Ale jak ja będę korzystała z kurz, to mi się tak naprawdę to nie przyda. Tutaj. No. W kuszę można by było iść. Ciężka kusza. No to może mnie chyba nauczyć Marik, tak? No to znowu mamy Monterę. No chciałabym mieć jednak kuszę, a nie łuk. Chociaż ja bardzo lubiłam chodzić z łukiem i tak naprawdę zawsze jak grałam, to był łuk i jeszcze raz łuk, bo naprawdę lubiłam te polowania i te rzeczy. I Jezu, dlaczego tutaj tak tnie w tym miejscu? Ogółem. Co do najemników. Sanford nie uważa cię za dobrego szefa. Tak powiedział? Tak, wyraził się dość jednoznacznie. No cóż, dopóki wykonuje swoją pracę, nie obchodzi mnie, co on nie myśli. Może lepiej. Nauczysz mnie walki? No dobra. Chcę lepiej strzelać z ciężkiej kuszy. Naucz się oceniać prędkość swego celu. Strzelaj z wyprzedzeniem, dzięki czemu trafisz cel i zatrzymasz go w miejscu. Jeśli masz kilka celów, nie trać czasu. Wystarczy przygwoździć każdy z nich pojedynczą strzałą, a potem dobić po kolei. Strzałą? Mówimy o bełtach, chłopie. Nie wiem, kto to projektował. Wiecie, na razie się nie uczę też tych toporów, bo to jest rzecz, którą będę chciała rozwijać, żeby później założyć Gniewinosa pod koniec gry. Ale chwilowo w ogóle dobrze mi się używa tej jednoręcznej, plus nie trafiłam na broń jakąś taką, nie wiem, dwuręczną czy cokolwiek. Zabójca orków. To się przyda, myślę. Duży oręż wymaga. No właśnie, to jest wszystko powiązane ze sobą, więc chwilowo to damy sobie spokój. Chociaż z drugiej strony ja teraz też rozwijam tą tarczę i czy to jest mądre? Nie, no dobrze, i tak mamy nadmiar punktów. Zanim życie będę się mogła nauczyć większości z tych rzeczy. Co ja chciałam zrobić? Możemy oddać Sanfordowi od razu to mleko, jak już je mam. Lepiej zważaj na słowa. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Tylko przestań się obijać. W takim razie oto twoja zapłata. Dobra. Aktualnie no nie potrzebujemy rozmawiać z wodzami orków, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Xardas, tylko bardziej czy mają jakieś pojęcie o boskich artefaktach. I wydaje mi się, że tutaj Warek nie będzie miał żadnego pojęcia, ale mimo wszystko wypadałoby się do niego dostać. Nie wiem, jak stoimy z czasem, ale widzę, że się robi już pomału wieczór w grze, więc chodźmy się przespać do naszej biednej chaty, ale przynajmniej jakiejś tam, która jest. A i przy okazji, jeżeli osełka jest wolna, a widzę, że jest, to spróbujmy zaostrzyć ten miecz Wenzela. I zobaczymy, czy on będzie... Nie, no ma 80, czyli ten miecz asasyna jest lepszy, plus jeszcze zatruwa. Także to akurat zostaniemy już przy nim. Ale Wenzel będzie miał lepszy miecz, jak mu będę oddawać. Do poranka, tak.
Wydaje mi się, że ten miecz Wenzela jest po prostu znerfiony w tutaj tym alternatywnym balansie, bo kojarzyło mi się, że to była naprawdę bardzo dobra broń na wcześniejszym etapie, bo też mniej więcej z ciężkich skrzyń, no dobrze nam już to wszystko powypadało i no nie spodziewałabym się, że będzie tak, a nie inaczej. Krowa mleczna, no świetnie, nie potrzebuję chwilowo. Będzie też z nimi związane zadanie, ale aktualnie to raczej rzecz typowo poboczna. Tutaj możemy się trochę przespacerować. Tutaj nie ma jakiegoś dzika? Mi się zawsze kojarzyło, że tutaj był jakiś dzik. Chyba mi się źle kojarzyło, tam dalej zawsze są dziki. Myślałam, że to szczaw królewski. No niestety, życie nie jest takie proste, żeby znajdować non-stop takie rzadkie rośliny. Mogłabym używać tej telekinezy, ale szczerze mówiąc, nie czuję potrzeby, żeby jej używać. Okej, to miejsce wyglądało fajnie, niestety zmarnowany potencjał. No i co, przyszliśmy też po worki zboża i mieliśmy ich znaleźć aż 15. Ale nadal. O może, dobra. Tu będzie gdzieś dzik jakiś. W oddali. Niedaleko. Powinien był wiedzieć. Okej. Lepiej się nie wtrącaj. Dobra, widzę, że ten dzik to jeszcze będzie w innym miejscu trochę. Nie pamiętam, ile worków pszenicy możemy znaleźć tutaj, w tym miejscu. Wiem, że też warto wziąć tylko 15, a nie więcej, bo później nie możemy ich sprzedać. Co prawda tutaj nie znajdziemy 15, bo będziemy musieli się zająć złodziejami zboża. Ale no, mimo wszystko znajdziemy parę tych worków, chyba 7, mniej więcej połowę. Tak jest i chyba to są 8 worków znajdziemy, dobra. 8 worków i to jest wszystko. I tutaj pamiętam, że były gdzieś dziki w okolicy. Wiecie co? Spróbowałabym z tej kuszy strzelić. Dobra, wydaje mi się, że się trochę łatwiej z jednej strony strzela. Może trochę chociaż. Co tak zacina tutaj? Jezu! Boże kochany. Specjalnie człowiek pobierał patcha, a ten patch nic nie dał. No świetnie się bawię. Dobra, no musimy chyba zapytać o te worki, bo nie ma tutaj wszystkich, a chwilowo nie dostaliśmy jeszcze zadania. Tutaj jest Rufus, ale to na razie też mnie nie interesuje, bo to jest kwestia pójścia do Okary. A ja myślę, że po monterze z Okarą ogółem zaczekam. O, tu są jeszcze worki. Czyli co, można znaleźć 9 chyba tutaj. 10 nawet, czyli 5 nam brakuje. Wydawało mi się, że tu było ich zawsze mniej. Może lepiej. Gdzie jest osoba dowodząca tą farmą? O co chodzi? Ty też chcesz podwyżkę? Wracaj do pracy. Zwolnij. Nie jestem jednym z twoich ludzi. Więc czego tu chcesz? Jestem zajęty. Jeśli nie będę ostrożny, niewolnicy uciekną, a chłopcy będą tylko udawać zapracowanych. Może lepiej. Jasne. Czemu nie? Niewolnicy uciekają z twojej farmy? Tak, cholera. Możesz się ze mnie nabijać do woli. Nie dość, że ten cały Marik ciągle siedzi mi na karku, to jeszcze moi ludzie się ze mnie nabijają.
Wszystko jest możliwe. Opowiedz mi o Mariku. To orkowy najemnik, podobnie jak ja. Marik jest naszym przywódcą i siedzi w monterze. Pilnuje, żeby wszyscy pracowali, a nie robili na co im przyjdzie ochota. Chciałbym wiedzieć, jak on to robi. Ja nie radzę sobie nawet z tą garstką ludzi na farmie. Powinieneś jakoś zmotywować swoich ludzi, zachęcić ich do pracy. Słuszna uwaga. Jedyną rzeczą, która może ich zmotywować, jest alkohol. Albo wykończą nas złodzieje zboża, albo ożywieńcy z zamku na wschodzie. Powiedziałeś właśnie ożywieńcy? Jeśli podążysz ścieżką na wschód, dotrzesz do starej twierdzy paladynów. Teraz jest kompletnie zrujnowana, ale wciąż ma lokatorów. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Na twoim miejscu nie zbliżałbym się zanadto do zamku. No nie mam zamiaru. Co z buntownikami? Royaliści ukrywają się w górach albo kręcą w okolicach Montery. Buntownicy nie stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje zboża z północy. Przychodzą w nocy i kradną nam sprzed nosa całe worki ziarna. Coś mi się zdaje, że pewnego ranka obudzę się z poderżniętym gardłem, a moi ludzie niczego nie zauważą, bo będą odsypiali kolejnego kaca w stogach siana. Chyba potrzebujesz mojej pomocy. A niech to. Mam przeczucie, że tego pożałuję. Najpierw pokaż, na co cię stać. Wtedy się zastanowię. Zajmę się złodziejami zboża. Chcesz dokonać tego, z czym moi ludzie nie mogą sobie poradzić od tygodni? Ha! Bardzo proszę. Ciekawe, jak to zrobisz. Normalnie po prostu ich powybijam. Wszystko jest możliwe. Ja nie wiem, czy ty nie masz jakiegoś poczucia czegokolwiek, gościu. Dobra, myślę, że możemy upiec sobie mięso na ognisko. Mam tych sztuk dużo. Tak, może z 60 byśmy sobie upiekli. 59. No to jeszcze dziewiątkę. 50 sztuk mięsa przyda się w Silden. Chociaż prawda jest taka, że my jeszcze później i tak będziemy mieli aż nadto mięsa. Gdyby to było takie łatwe. No i dobra, no to co? Złodzieje zboża, mam rozumieć. Tu by się można było rozejrzeć trochę. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Bo tutaj będzie ciężka skrzynia zaraz. Konkretniej chyba w tym miejscu. Będziemy mieli nowych przeciwników, to znaczy zębacze. A to było tutaj na pewno? No tak, no przecież mi się nic nie pomyliło. Może ewentualnie kawałek dalej, ale mniej więcej w tej okolicy. Tam może nie będę chwilowo szła. To chyba było gdzieś tutaj. Jezus kochany, jakieś konary, ja nie wiem, o co chodzi. Pogubiłam się. A może to było tu? Możliwe. Zobaczmy. To było na płaskowyżu z dwoma zębaczami. To nie tutaj przypadkiem? Tutaj. Zaraz będziemy mieli nagrodę za nasz trud. Tamten z dołu nie przyjdzie? Chyba nie. A jednak
Może tamten też przyjdzie. Ojej. Więcej was. To tamten przyszedł? Nie. Tamten dopiero idzie do mnie. Dobra, już chyba wszystkie zębacze. No, trochę tego było. Trochę mnie przeatakowało. To co, pora zgarnąć teraz wreszcie jakąś nagrodę za nasz trud. Chociaż nie było to jakieś bardzo trudne, jeżeli mam być szczera. Zaraz też będziemy przy tych bandytach. No dzisiaj takie wiecie rzeczy związane z farmami, bo można powiedzieć, że zaczęliśmy to w poprzednim odcinku, idąc do Dominika na farmę. O, łuk kompozytowy. No, pójdzie na sprzedaż, bo tak jak już wspominałam, bym chciała w kuszę dawać. Zresztą już dałam sobie w kuszę na drugi poziom. No i kusze też będą miały większe obrażenia, tylko ten minus, że są wolniejsze. Tu był gdzieś zębacz. Dobra, bo... Teraz trzeba się zająć tymi bandytami. Łeb ci urwę. Tu się właśnie dobrze dostać, wiecie, pojedynczo do nich. Ani kroku dalej! Urwę ci łeb! Dobra, idzie kolejny. Dobra, wycofajmy się trochę. Okej. Okay. O, tamten nie dźgnął. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Nic się złego nie dzieje. Tutaj nie zabiłam jakiegoś? Nie, już bliżej wejścia chyba. Jedno ciałko mi gdzieś zniknęło, przepraszam bardzo. Nieważne. Może się jeszcze znajdzie typek? A, was tylko troje zostało, dobra. No nie powiem, trochę nie mają IQ. Dobra, chyba ostatni został. Tak jest. To nie było jakieś trudne. O, do tamtej jaskini nie będziemy wchodzić w ogóle, bo to jednak jest w ogóle masakra. Drewniana tarcza. A gdzie jest nasz przyjaciel, który to dzierżył? Czyżby wpadł w tekstury? Bardzo możliwe. Dobra, czyli mówiłam, że potrzebujemy worków 5. Ich jest tutaj więcej zawsze. Dobra, jeszcze jeden worek. No i co, chyba możemy stąd już wracać. Zobaczymy, co znajdziemy dalej. O, tutaj było to ciałko. No i spoko. Oddamy zadanie, zaniesiemy tak samo te worki zboża. Czy tu nie było jakiegoś zębacza po drodze? Nie, był dzik. Oła. No i tutaj jakieś roślinki też. To takie ważniejsze się zbierze.
No to pewnie gościu będzie taki w szoku, że jakim cudem nam się udało. Nie musisz się już przejmować złodziejami zboża. Nie mów, że udało ci się ich wypędzić. Nie żyją. Zadziwiające, a to dopiero. Nie chciałbyś pracować dla mnie? Już to robię. To prawda. I nie za darmo. Dostaniesz pieniądze, które były przeznaczone dla moich ludzi. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałkę. Za kogo ty mnie masz? Co z tymi skradzionymi workami zboża? Zabierz je do Montery, razem z tymi, które znajdują się na farmie. Chłopcy na pewno już na nie czekają. Dobra, to się tepniemy. Nie chce mi się tam biegać bez sensu. Jasne, czemu nie? I miejmy nadzieję, że będzie z nas Marik zadowolony. Chociaż trochę, no i Sanford. Bo pewnie Marikowi musimy donieść, że sobie troszeczkę nasz przyjaciel tutaj nie radzi. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za paty. Gdyby to było takie... No i dobra, dziękuję. Co do najemników. Elwer ma poważne problemy z utrzymaniem porządku na farmie zboża. Sądzisz, że powinienem go zastąpić? Ty to powiedziałeś. No dobrze. Pomyślał. Dobra robota. Tak trzymaj. No i dobra. Godzina jest 11, to możemy się na szybko przespać do południa, żeby tutaj sobie odnowić życie. No, wiadomo, że nie przestanie raczej padać. Mamy jeszcze trochę czasu, więc można by się było zająć kwestią niewolników. Bo to jest taka rzecz taka też w miarę, no, niezbyt trudna. A, nowy człowiek. Przybywasz w samą porę. Co tu robisz? Nadzoruję niewolników, ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wierz mi. Ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z zaopatrzeniem, niewolnicy uciekają, sam nie wiem co jeszcze. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Co sądzisz o Mariku? Czy ja wiem? Nie znam go za dobrze, ale uważam, że wie co robi. Potrzebujesz pomocy? Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie różnią. Przestałem się w tym łapać. Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej i powiedz mi, kogo trzeba zmienić. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Zmienić? Co masz na myśli? Nie możemy przez cały czas zmuszać tych biedaków do rozkopywania świątyni. Oni też potrzebują przerwy, więc raz w tygodniu wymieniamy się niewolnikami z farmerami. Praca na farmie jest trochę łatwiejsza. Chłopcy szybko odzyskują siły. Znajdę ci niewolnika. Dobrze, ale zrób to jak najszybciej. Dobra, no to idziemy zrobić naszą pracę. Tutaj w ogóle może się tak wydawać na pierwszy rzut oka, że nie ma praktycznie żadnych zadań. Nie pisne ani słówka. No ale jest tego trochę. Gdyby to było takie łatwe. Chociaż faktycznie chyba najwięcej reputacji się zdobywa na arenie. No i tak, no i mamy ten zarys tych wykopalisk. O, witam. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Pierwszy raz widzę Trano, który tutaj stoi na warcie. Niewolnik, jest Bengert i Osko. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc? Ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. Cóż mogę ci dać? Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradley'u. Bradley załatwia tu własne podłe interesy. Każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę, nikt nie chce tu pracować. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas idziesz na farmę. Ten przeklęty wieprz każe nam płacić za przesunięcie się na górę listy. Rozumiem. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. O, rany! Zapracowuję się tu na śmierć!
Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze, a co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Mówisz, że znalazłeś puchar, a może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Już jestem w drodze. Zaczekaj. Chyba o czymś zapomniałeś. A, prawda. Proszę. Oto puchar. Miłego dnia, przyjacielu. Wiecie co, ja się trochę dziwię, że orkowie się nie dopieprzyli, bo na pewno widzieli, że przyszedł jakiś gościu, zaczął gadać z niewolnikami i niewolnik tak nagle mu dał puchar do ręki, nie? No nie wiem, mi by się wydawało, że zaraz się dostanie w ciry za takie coś. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Dobra. Masz to jak w banku, Bradley. Czy ja mam zadanie z tą listą niewolników? Nie mam. No to nie. Chociaż za to też są jakieś minimalne punkty doświadczenia. W ogóle nie da się mieć fulla w monterze, to znaczy 100%, chyba że po odbiciu, ale tak to od zadań to się nie da, maksymalnie 92. Długo przestań się odbić. Dobra, Denis, co powiesz ciekawego? Bradley potrzebuje nowych niewolników. No dobrze, wiesz kogo chcesz. Może lepiej nie zwalczyć. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają, kiedy przybywają do zagrody. Dobra, to zaraz ogarniemy i tutaj było dwóch panów, z którymi warto dobrze porozmawiać. Tylko tego nam trzeba. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę, nie znoszę pracy na wykopaliskach. No cóż, więc co mi możesz zaproponować? Mogę ci udzielić informacji, dzięki którym wkupisz się w łaski najemników. Dobrze, mów, co wiesz. No więc słuchaj. Nie tak dawno temu Denis wysłał swoich ludzi na farmę zboża, żeby narobili tam zamieszania. Nie wiem, co zrobili, ale na pewno nie było to nic dobrego. Co? I to już? Przykro mi, ale wiem tylko tyle. Jazda na wykopaliska, albo sam cię tam zaciągnę. Dobra, dobra, już idę. Dobra, no, Leon tutaj się nie popisał. Jesteś potrzebny na wykopaliskach w mieście. Nie chcę tego słyszeć. Nie mogę tam iść. Praca na wykopaliskach to prawdziwe piekło. Nawet sobie nie wyobrażasz. Daj mi choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię tam wysłać. Mógłbym ci pokazać drogę do skarbu. Co to za skarb? O nie, nie tak prędko. Skąd mam wiedzieć, że nie wyślesz mnie do miasta, kiedy tylko ci powiem? Więc czego chcesz? Chcę, żebyś poszedł do Denisa i powiedział mu, że zostaję tutaj. Wtedy zdradzę ci, gdzie jest skarb. Kurde, nie wiem teraz, żeby tego nie spieprzyć. Co mu powiedzieć? To ta sama starość. Ja chyba nie potrzebuję tej wiedzy. Dość tego. Jazda do świątyni. Tak, tak. Chyba nie mam wyboru. Raczej nie masz. Czy ja jeszcze mogę z Denisem pogadać? Nie masz nic do roboty? Nie, to tylko moglibyśmy iść tam na farmę zboża i powiedzieć, że to Denis tutaj zrobił zamieszanie. Ale nie potrzebujemy tego robić. Teraz możemy tam wstąpić przy okazji. Szczególnie, że później i tak będziemy tam wstępować. No dobrze, czyli wiemy, że tutaj też są prowadzone wykopaliska. No może coś znaleźli ciekawego. To warto chyba jednak do Wareka się dostać. Co do najemników?
Bradley wykorzystuje niewolników. Wiem. Niewolnicy płacą złotem, żeby się dostać na listę wymiany. Bradley przekazuje mi to złoto. A jesteś pewien, że całe złoto trafia do ciebie? Nie, nie jestem. Muszę rzucić okiem na tę listę. Denisowi chyba przydałaby się pomoc. Idiota! Będę się tam musiał przejść i położyć kres tym idiotyzmom. Dziękuję za informację. No to chciałabym cię zobaczyć, jak się przechadzasz. Jeszcze nie widziałam takiego czegoś. Akurat dla Bradley'a tutaj nie ma w tym. Denis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni pracować tak ciężko. Mądrala, więc niech sam zajmie się tą robotą. Cokolwiek. Dzięki, oto twoja nagroda. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Niewolnik Kelvin znów pracuje w świątyni. Dobra robota. Masz tu kilka monet. No akurat wracasz? To niedobrze. Ja mam bardzo ważne pytanie. Czy ja mam zwój zapomnienia? Zaraz zobaczymy. Mam amnezję, ale mam też sen. Dobranoc. To chyba było lepsze rozwiązanie niż krasie na oczach jego. Jakbyśmy mieli dość problemu. Co do najemników. Tu masz listę niewolników Bradley'a. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Wygląda na to, że wszystko w porządku, więc Bradley jednak jest uczciwy. Proszę, za twój trud. Lepiej jak najszybciej zwróć tę listę Bradley'owi. O rany. Masz jakiś problem? Po prostu mu ją ukradłeś, prawda? No cóż, kolego, to już twój problem. No, ja tylko żałuję, że nie mogę po prostu tej listy, wiecie, odłożyć teraz z powrotem na stół. Wyspałeś się? Oto twoja lista niewolników. Co? Co to ma znaczyć? Grzebałeś w moich rzeczach. Powinienem cię żywcem obedrzeć ze skóry. Masz z powrotem swoją listę. Nie próbuj tego ponownie, albo pożałujesz. Dobra, dzięki serdeczne. Udało nam się wykonać, moi drodzy, całkiem sporo dzisiaj. Ogarnęliśmy w sumie zadania takie monterowe na farmie. Złodzieje zboża, no nie żyją. Z takich rzeczy to tylko nam została ta lojalność. No i jest jeszcze parę takich mniejszych rzeczy. Tutaj nie byliśmy jeszcze w karczmie, bo to jest karczma, jakby ktoś nie zauważył. I myślę, że tam się udamy w kolejnym odcinku, bo tam na pewno będzie jakieś zadanie dla nas. Plus udamy się na arenę, bo jest tutaj też arena. I tam myślę, że jak wykonamy te wszystkie zadania, to powinniśmy móc, wiecie, wszystko ogarnąć tak jak trzeba. No i mam nadzieję, że będzie super. Okej, widzę, że niepotrzebnie się dwa razy zapisałam, bo nie ogarnęłam trochę chyba życia. Moi drodzy, dobrze, dziękuję. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy właśnie kontynuować monterę i myślę, że do Wareka uda nam się już dostać w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Jasne.